Cześć, cześć, witam was wszystkich serdecznie w drugim odcineczku z Lumberjack Dynasty, moi drodzy. Dojeżdżamy do farmy naszego wujaszka, ale po drodze, jak możecie zobaczyć, że już sobie pozbierałem trochę se grzybów pozbierałem, że zostało mi tylko 6 z 50 do zebrania. O właśnie, i nawet pójdę jeszcze pozbieram, bo już sprawdza się moja teoria, że jak są dzikusy, to są grzyby. Proszę bardzo, tam są dzikusy i są grzyby. Więc teoria jest dobra. O, proszę bardzo. Pyk, radar włączony. Pyk, jest dzikus. Pyk, jest grzyb. Zobaczcie, ile grzybów. Jakie piękne grzyborki. Gdzieś jeszcze tu były. Jeszcze jeden jest wymagany, dobra. Pyk. Proszę bardzo, pyk. Wolę gryborów tutaj wywaliło. Dobra, trochę sobie podniosę. Dobra, później wrócę do Lili. Lili, najpierw pójdę do tego, do wujaszka, nie? No ale zobaczcie, jeszcze jest. Nie ma co. Jest grzybów, radar się sprawdza. To szybki. A tam jeszcze truskawka jest, dobra. Oj, tu jest truskawka jeszcze. Proszę bardzo, dobra, dawaj, póki mam możliwość. Nie, coś innego wziąłem. Nie, dobrze, truskawkę wziąłem. Ale mamy jeszcze tutaj grzybora. Pięknego, ładnego, cudownego, amerykańskiego. Z tej strony już chyba nie. Ale tu gdzieś były na dole jeszcze. Tu były. W krzakulcach. I tam jeszcze jedna truskawka jest do zabrania. Dobra, dawaj tego grzybora. Gdzie on tu się chował? Tu. Proszę, jak ładnie się schował. Ale radary. Co jak co. Radary się sprawdzają, moi drodzy. Gdzieś tu truskawka jeszcze była na dole. Ej, ja chcę truskawkę. Gdzie ona tu była? Gdzieś była. Może nie na dole? Gdzie ja ją widziałem? Nie, no gdzieś widziałem truskawkę jeszcze. No dobra, trudno. A może już ją podniosłem? Czy nie? Dobra, nieważne. Chodźmy do tego wujaszka. Porozmawiajmy sobie z wujaszkiem. O, wujaszek. U kurde, spadłem bym. Znaczy bym spadł. Jest wujaszek. Chodźmy do wujaszka. Zobaczmy, co nam wujaszek powie. Ciekawego. I brought the car like you asked. Wonderful, thank you. Now that I think about it, you could use the truck more than I do now. Why don't you use her while you're here? She's not much, but I'm sure you'll like her. You should go and see Oliver. Last time we talked, he mentioned something about his barn that needs some repairs. Perhaps you could help him. I actually feel bad about asking you, but you've seen our old house and farm buildings. They're all in really bad condition. Pójdziemy do Oliwiera również. Could you bring them back to life? What do you think? Help us old folks. We will share the extra profit, but only after we sell it. I cannot afford to pay you at the moment, but if you help, you will live comfortably while you stay here. Jasne, dawaj wujaszku. Pomogę mu wszystko. I spotted a rather strange looking man down by the river. He hid in the bushes when he saw me. Could you please check on him? I must say I'm a little scared. Will do. See you later. Kurde. Nowe zadania. Nowe zadania mamy. Najpierw porozmawiać z Oliwierem. Gdzie Oliwier mieszka? Oliwier mieszka nad... Tu jest ten? Nie. O, kto jakieś jest coś? Na górze znajduje się dziwna konstrukcja. To nie, tu jest Oliwier. Mały sekret. O, ja idę tu. Dobra, pójdziemy na piechotę, nie? 300 metrów to tam niedużo. Przy okazji może... O, no właśnie, chciałem powiedzieć, że przy okazji może trochę grzybów jeszcze nazbieramy sobie. Dawaj. Olu, ich tu wysypało. Nie wiem, co ja z nimi później będę robił. Będę sprzedawał. Bo kasiurki jak zwykle zero, nie? Ja nie wiem, czy oni mnie jeszcze odtrącają. Czekajcie, radary. Radary wszystkie włączone.
Co my tu mamy? Myślałem, że stół do bilarda, nie? Co to jest? Usiądź, ławka. Aha, czyli dobra, to wysiądź. Usiądź i wysiądź. Czy możemy pływać po rzece? Dobre pytanie. Możemy. Tylko czekajcie, z której strony rzeki on jest? Po drugiej stronie jest. A później będziemy musieli pedałować do Oliwiera jeszcze. Ojajaj. No nic. 180 metrów ryby w rzece. Rybów brak. Godzina 11:33. Środa 3 lipca. Ale rybów nie ma. Jak ja mam łapać, jak rybów nie ma? Dobra. To ryby może mało będą interesujące, ale znajdziemy na pewno jeszcze jakiegoś grzyba. Kurde, on jest tam. O, tam jest, tam jest, tam jest. Dobra. I znowu przez rzekę. Niepotrzebnie przepływałem. Tamten się schował w krzokach. Jakiś kłusownik. Wędki ma, patrzcie. Dwie. Aż ty, kurczaku, jeden ty. A jak mogę to zrobić? No tu chcę zaznaczyć to. Tak się nie da. Dobra, moi drodzy, małe cięcie musiało być, bo zniknął mi obraz, nie wiem czemu. Ale dobra, trudno. Stało się. Dobra, co my tu mówiliśmy o czymś? Ryan, Ryan, nie Ryan. Do Ryana mieliśmy iść, nie do Ryana. Tu jest ten w krzokach jakiś. Excuse me, sir. What are you doing here? No właśnie, co ty tu robisz? Fishing. Why? Why? Well, it seems you've been acting a bit strange for a fisherman. My Aunt Grace told me you ran away and hid when she saw you. Mister, you gave the lady a hell of a fright. Oh, I'm so sorry. I know Grace very well, and I promise I'll explain everything to her. I just wanted to prevent rumors. I'd rather have my wife not know I'm here. Really? Why's that? Well, you look like an honest young man. So what the heck? I'll tell you. You see, I am Ryan Leuwarden, the local deputy mayor. I'm very well known here. But it's not enough for my dear Abby. Aim higher, she says. My papa would be ashamed, she insists. So, anytime I'm off fishing, I pretend I'm off on some important business. Or at a meeting, you know. She would be ashamed if she thought I was only fishing, like a peasant. But I love fishing. You should see the catfish I caught here last week. Huh. I don't know much about fishing myself. Don't worry, I can teach you. But I'd need a little favor. Would you go and tell my wife I'm off to a board meeting and we'll be back tomorrow? You see, fishing under the stars is just amazing. No dobra, powiem jej, no. Sure, no problem. Tylko żebyś mnie tam nie później nie oszukiwał, nie? Zobaczmy, co on tu ma. On ma tu jakieś dwie siatki, ma nawet pontona, proszę bardzo, ma podrywkę. Dobry kurde goguś. Co tyle metrów do tej żony mam jechać, gdzie ta żona jego jest? Nieukończona wieża. Jasny gwint, gdzie ta żona jest? Tu jest. A ja bym chciał wiedzieć, gdzie są przystanki autobusowe, jak one wyglądają. Tu jest jeden przystanek. Bo nie chce mi się pedałować. Ale tylko jest jeden? Nie, dwa na pewno były przystanki. Gdzie ja to byłem? Kurczaki. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. O, no właśnie, koło niej byłem, nie? Koło niej też jest. Burmistrz Ryan. Dobra, ja se zaznaczę tutaj. Mogę zaznaczyć? Mogę gwiazdko se zaznaczyć. A czy tu mam w pobliżu gdzieś jakiegoś przystanka, gdzie ja tu jestem? Tu najbliższy. A do Oliwiera? Kurde, to może najpierw pójdziemy do Oliwiera, moi drodzy, przez krzoki. O, tam jeszcze ktoś idzie, dobra. O, są ryby, są ryby, są ryby. O, konie.
Łokonie, łokonie, są ryby, łokonie. Dobra, pójdziemy tam do Oliwiera, 500 metrów. Zobaczymy, co on nam tam powie. Pojedziemy do... od Oliwiera byśmy może pojechali do... nie, do wieży, wieży nie, do Lili. A od Lili byśmy już mieli kawałeczek do tego, nie? Dobrze, tak zrobimy, moi drodzy, tak zrobimy. A przy po drodze... o, Logan. Logan, stary Logan. Stary Logan. Logan drepcze w miejscu. Aha, czyli sobie nie pogadamy, okej. No dobra, trudno. Jak Logan nie chce ze mną gadać, to nie będzie gadał. Skoczmy sobie do Oliwiera. No nie mówcie, że nie mogę przez płoty skakać. Ja. No bym poszedł szybko do tego Oliwiera. O, przy okazji ogarnę trochę grzybów. Może ona będzie chciała tam później więcej tych grzybów. Jeszcze. O. Tak może specjalnie na grzyby się nie będziemy wybierać, ale tak po drodze, po parę sztuk, jakbyśmy zebrali, bo mamy grzybów, proszę bardzo, 73. Można? Można. Ty, a ja no właśnie, a ja u niego byłem, ty, a on dla mnie nie miał wcześniej roboty. Co za dziad. Dobra, trzeba byłoby może skiknąć. Prawie się udało. Prawie się udało skiknąć. Dobra. Oni coś gadają ze sobą. O, kurde, gdzie miałem z twoją kobietą gadać, nie? Are you Oliver? My uncle Charles sent me. He told me you may need some assistance. Charles sent you? Yes, I am Oliver. I could indeed use some help repairing my barn. Oliver? Sounds familiar. Have we met? Well, never mind. That's a great barn you have there. Thanks. Could you help me? Unfortunately, I just bought this place, so don't have a lot of money left and can't pay you. But I can offer food in return. No, to pewnie. Bier im. Wait. I have an old tractor that I no longer use. Charles told me you have some skills. So maybe this will be a fair trade. But if we're talking about a tractor as a reward, I will need more than just a barn fixed. What do you mean? Do you see the forest over there? I need this space, and I don't care about the trees, so you can have them. But I want this area flat. Deal? Biorę, chłopie. Biorę. A tractor, you say? I can certainly use one. It's a deal. O, z tobą chciałem pogadać, piękna pani, jakie masz piękne brązowe oczy. O, nie, niebieskie. Hi. Nice to see you. Siemanko. Chcesz coś ode mnie? Need me to help you with something? Not now, sorry. No to po co mnie wołasz? Any new rumors flying around? I heard the old lumber mill is up for sale. That would be a nice business to own, for sure. And the house is neat too, even if it's a bit old. No dobra. Bye. Nie mam czasu z tobą gadać. Ale powiem ci, że ładnie wyglądasz. Dobra, ciśnijmy wrotki. Co my mamy zrobić? Naprawić starą stodołę. O kurde. O kurde. Też może nie będzie aż tak dużo tej roboty, co? Dach masz cały? Dach ma cały. To ogarnijmy to stodołę raz. No nie będzie takie, wydaje mi się, mocno trudne zadanie, ale jak mamy dostać traktor, to chętnie go przyjmę. Przecież nie będę nosił tego drewna w rękach, nie? Ale stodowy to chłopina ma. Aha, reszta z zewnątrz. Dobra, idziemy naokoło. W takim oto wypadku. A nie mogę. Why? Dawaj tu. Dawaj tu. Jeszcze tam w środku jest. No dobra, ogarnijmy najpierw to z zewnątrz, raz. Trochę ta klipa, że naprawiam tu deskę, a tam się naprawia. No ale dobra.
Okej. Tu jeszcze coś, tu korytko. Korytko. O, tu jakieś deseczkę dobić. Tu kawałek deseczki dobić. Tutaj całą ścianę postawić. I tam jeszcze coś jest. A, i tu drzwi jeszcze, no dobra. A, na górze, panocku. No, teraz jest git malena. I tu na górze po kawałku deseczki brakło. No dobra. Ważne jest oko inspektora. I tu tak samo na górze brakło. I tu brakło. Dziękuję. Zetnij las przy farmie, będziesz mógł później zabrać kłody. No dobra, gdzie ten las mam iść? Las jest tam. Otwórz wieżeja. Pokaż mi ten las, chłopie. Gdzie my są? My są tu. Cały ten las mam wsiąść? Ocie, panie. Ocie, panie, on potrzebuje tu pustego terenu. No to dobra, to gdzie mam piłę? Użyj. Dawaj, ścinamy. Dobra, jedno drzewo ścięte. To moje drzewo? Chyba moje. Potrzebuję pustego terenu, to mu zrobimy. Pewnie coś tu chce wybudować jeszcze. Oj, na sam środek, no ale dobra. Tu trzeba, o. Okej. Okej. Okej, i teraz co? Gdzieś jeszcze coś? Dobra. Pościnamy od razu gałęzie, zabierzemy te kłody, a co? Zostało krzaków jeszcze, ej, a krzaki też? Łopanocku, to jeszcze tu krzaków on chce. Tyle drzew, krzaków. No dobra. Słuchajcie, ogarniemy ten teren. Co tam? Nie ma co, dawaj, krzakulce wszystkie. Proszę bardzo, chcesz, to masz. Ja zapomniałem, że piło się krzaki jeszcze ścina, nie? O, tyk. Płaski. Płaski, 7 drzew. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No dobra, walimy. Walimy, moi drodzy. Niech Oliwier ma. Jak chce, to niech ma. Nie będziemy z nim dyskutować. O. Dobra, gałęzie może później, nie? Żeby mi tylko na łeb nie spadło. Dobra, 5 drzew. A co, nie mogę tego krzaka ściąć? Jak nie mogę, jak mogę. No, tyk. Dawaj. Ule, to fajnie ten. Słyszycie te dźwięki, jak fajnie te drzewa się łamią? Dobra, pyk. Oj, za bystro. Za bystro, żebym poleciał. Użyj. Chłopie, użyj piły. Thank you.
Proszę bardzo, zostały dwa drzewa jeszcze. To pewnie te dwa suche, nie? I te haszcze to... I przy okazji, jak dostanę drewno, to zobaczcie, jaki będzie ten zysk, nie? Tak myślę przynajmniej. Pyk. Elegancko. Dobra, dawaj te haszcze, wyciniemy jeszcze jemu. 45 haszczy, kurde, ale... Wściekł się normalnie. Co on będzie tutaj robił? To jest taka ciekawostka, nie? Ale z drugiej strony co mnie to obchodzi, nie? Ja mam swoje do wykonania, a on niech sobie robi co chce. A my wytniemy mu ten teren. Niech ma. Jeszcze 27. Może warto byłoby już poobcinać te gałęzie, co? I przygotować sobie. Jak myślicie? Tylko czy ja je później znajdę? Może lepiej niech będą takie, jakie są? No. To drzewo takie położone. Jeszcze 5 krzaków. 4, 3, 2, 1. Proszę bardzo. Nie no, może wiecie co, jeszcze poucinam te gałęzie, kurde. Przynajmniej tyle, nie? Obcinam te gałęzie, niech już to same kłody zostaną może. Albo już, dobra. Potnijmy to. Trudno. Niech będzie. Niech będzie zrobione już tak, jak się należy. O, potnijmy to na kłody. Pach. 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 I pach. Dobrze, że piły nie trzeba chyba tankować, co? Oby. Oby. Oby tak było. Ale czy tak będzie, to się okaże w praniu, nie? No i do... Proszę bardzo, pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze tu trochę patyków. Jesteśmy w domu, moi drodzy. No złaś, muszę obciąć tu kurde naokoło, nie wiesz. Chodź tu. Pyk. Pyk. I znowu naokoło pedałować. Pyk. Dobra, tu. Wszystkie kłody? Nie, no taki kawałek też. Tu jeszcze? Może tu nie będę obcinał?
Po co? Ale tu, tu to trzeba byłoby. Czekajcie, F1, F2, F3, to a, tu F... Kup ten las. 2500 chcą za las. Nie, co ty? Którym jest piła? Kurde, nie wiem, na którym jest piła. F4, to tu weźmy F2, co? Czekajcie. F2, no. F1, F2, dobra, mamy piłę. F2 będzie, proszę bardzo. Piła będzie pod F2. Tu kłodę przeciąć, to tylko tu przytniemy. Może tamta dłuższa będzie lepsza, co? O ile się da wziąć. Ale dobra, nieważne. Idźmy do Oliviera. Tu mamy pocięte. Gdzie jest Olivier? Olivier mi da tego traktora. Okej. Okay. Może nie być. Dobra. Oliwierku. Dziwne, nic nie jest dziwne. Much better shape now and the trees are gone. Thank you. The tractor is yours now. Pleasure doing business with you. A, dziękuję. Do you know anyone who might be able to spare a trailer? A trailer for the logs. Would be a shame not to use the logs from your trees. As a matter of fact, I do. Go and see Isaac by the ski jump. He had one. Perhaps he doesn't need it anymore. I will. Thanks. No to idziemy, moi drodzy, do traktora. Bo... 1500 punktów społecznych. Ale co oni mi pokazują? Izaka mi pokazują. Gdzie jest Izak? Koło skoczni narciarskiej. Gdzie jest? To jest chyba skocznia narciarska. Nie. Porozmawiać z Izakiem. Tu jest Izak. Tu jest Izak. Izak, pojadę do ciebie traktorem. Przymujesz, stary, dobra. Ja. No, wujaszek tu się zakopał nówką funkiel. Ciekawe, czy traktor daje rady, ale on głośny jak cholera, nie? Klekot jest. Czy my damy rady tędy tak się wjechać? Dobre pytanie. Spróbować warto, nie? Powoli, ale... Powoli, może jakoś wjedziemy do tego Izaka, co? Za to z góry pewnie będziemy zjeżdżać bardzo szybko. Nie jest zły. To nie wiem, po co ja tu przyjechałem. Właśnie, po co ja tu przyjechałem, jak on jest tam. Izak jest tam, czyli muszę jechać tędy, a tu na szczycie góry. Problem ze sklepem może do czego użytecznego. Dobra, to jedźmy do tego sklepu może jeszcze. Po drodze, jak już tu jesteśmy. Czy ja tym traktorem dam radę tam dojechać, nie?
spróbujemy. Nie jest to może sprzęt jakoś super terenowy, ale kto wie. O, zapadłem się w góry. Ale chyba się nie nada. Tak? Co tu się wydarzy, jak... jest jakaś droga. Aj, są skrzynki, są skrzynki. Prr. Są skrzynki, a w skrzynce, tylko tu są takie. A w skrzynce mamy moje suszone mięso. Proszę. Pyk. I magiczne fasolki. Pyk. Inne nasiona kosmosu. Można to jakoś tak? Można. Konewka, narzędzia. Ja, dobra. Mamy skrzynkę. Mamy skrzynkę, mamy traktora. Musimy stąd wyjechać, bo to nie był dobry pomysł. Znaczy, dobry pomysł był to, żeby traktorem jechać do Izaka, ale zły pomysł, żeby wspinać się pod górę. Ja, może on na wstecznym pojedzie lepiej jak na tym, co? Też nam chyba nie da rady. Hamuj! Dobra, ja bym wysiadł, jak już tu jesteśmy, bo jesteśmy bardzo blisko. No trudno. Poskikamy po górach. A tu jest właśnie ta skocznia narciarska. Takie buty, moi drodzy. Takie buty. Oczywiście tu przeskoczyć pewnie nie dam rady. Ale gdzieś tu jest hotel. On jest na górze. To ja tu muszę iść. Dobra. Tylko czy ja tędy wejdę? Przy okazji... Uj, przy okazji pozwiedzajmy co nieco. Może nie umrę. Oj. Może tak jakoś? O, w górę wpadłem. Skikaj. Dobra. Dobry goguś ze mnie, co? Zamiast iść normalnie jak człowiek, to nie. On jak małpa musi po górach. Jesteś sklepikarzem, czy nie? Co sprzedajesz, chłopaku? Właśnie. But I used to sell those herbal potions the young herbalist used to make. Those sold like hotcakes, believe me. People bought a lot after climbing all the way up here. Delicious and refreshing. Sadly, she doesn't make them anymore. Ask my sister, Natalie. Perhaps she has a bottle or two left. Nan has a store by the observation tower near the lumber mill. No dobra. A może pohandlujemy? Zobaczymy, co ty sprzedajesz, chłopie. O, patrz. Co to jest? Ciuchy robocze, tradycyjne ubranie, dron wyścigowy. Nie, wyścigowy nie. Dron, mały latający dron wypuszczony z kamerą. O, taki to by mi się przydał. 1400. Dobra. A pokaż, co masz narzędzie. Z narzędzi nie masz nic, ale masz za to miód, mleko, pasztet z jelenia, suszone mięso, mięso obiadowe, kiełbasę. No, chciałbym z tobą coś pohandlować, ale niestety mieciu nie mam jak. Czyli to jest nie kolejka górska, ale to jest kolejka górska do skoczni, moi drodzy. A ciekawe, czy będę mógł ze skoczni tam... Nie, nie będę, bo nie przeskoczę przez płot, prawda? No właśnie, tego się obawiałem. A chociaż nie, nie trzeba przez płot. O kurde, i lecimy. Uwaga, będzie telemark. Albo i nie będzie. I prawie rekord. Prawie rekord, moi drodzy, prawie rekord. Ale jak to mówią, prawie robi wielką różnicę. Dobra, tu też coś mamy.
Villa Romana. Ale nie, ja się tu kręcę jak smród po kalesonach, ale my mamy jechać. W sumie ciągnikiem też dojedziemy, nie? Jedźmy do Villy Romana. Tu jest sklep. Proszę bardzo. Dobra, do sklepu jeszcze wrócimy. Zerknijmy na mapę. Co my mamy? Pomóż Izakowi. Dobra, nie, najpierw jedziemy do Izaka. Co jak co? Czemu taki głośny? Kurde, ten traktor. Jedźmy do Izaka. Niech on nam odda przyczepę jakąś. Już widzę dwa drzewa suche do ścięcia. A Izak ma wielką szklarnię. Otwieraj drzwi tam. O, no może nie jest to marzenie. Czyli pewnie będzie chciał naprawić szklarnię. Dobra, Izak, naprawić tę szklarnię. Hello, can I help you? I was just passing by and wondered if you need this log trailer here. Do you want to buy it? I might sell if you pay well. As a matter of fact, no. But I can work for it. What do you think? Have you got anything that needs to be done? What a coincidence. I really need that forest over there cut down. All trunks cut into logs, and these logs stored there behind the barn. Then I need the barn itself fixed. If you manage that, the trailer is all yours. Bierzemy. Bierzemy. I'll go for it. Deal. Nie patrzę się na siebie. Nie. Nie. Zetnij las i drzewa i krzaki i też. Za stodołą. No dobra, to musi będzie chyba to. To czy nie to? Ej, to nie to. Gdzie jest stodoła? Nie, no to to, no. Nie, to nie to. To jest to. Dobra, najpierw krzaki. Krzaki najważniejsze. Żeby widzieć później, gdzie drzewa rosną. No dobra, jak już zacząłem drzewo jedno, to już trudno, niech będzie. Ile oni mają tych krzaków? Czemu oni tego nie wycinają sami? Co za dziady, nie? Tylko ja muszę dymać, no. Co się kłócisz tam, kobieto? Tak jest. Bądź twardy. Chłopie, nie daj się babie. Trzeba być twardym, nie miętkim. Dobra, to też? To nie. Jeszcze tu jakiś krzak został. I jeszcze dwa. Jeden. Ten może być drugi. No i dobra, i teraz mamy co? Drzewa, moi drodzy, 7 drzewek. Mam nadzieję, że... Ale nie, on powiedział, że kurde, muszę zostawić te pniaki, nie? Muszę to zostawić. Uj, czekaj, bo drzewo leci. Muszę zostawić mu za stodołą i później jeszcze naprawić stodołę. No dobra. Skoro tak sobie życzy, to i tak będzie. Nie inaczej. A dalej to tam jedzie, nie? Do...
Dobra, jeszcze cztery, to akurat te cztery drzewa. To mi na łeb spadnie. A może i nie. Dobra, pyk. Jeszcze trzy i jesteśmy w domu. Proszę bardzo. Walkie-dokie. I ostatnie. Ty, jesteś bardzo głodny. Nie, jestem głodny. Może jestem. Zostaw kłody wyznaczone do tego miejsca. No dobra. Muszę jeszcze podcinać gałęzie. Pociąć kłody. Walkie-dokie jedno mamy z bańki. No dawaj, ej. 18 kłód. 18 kłód? Wymagane 18 kłód, kurde. Pogięło. Ale może... Liczę na to, że może coś zostanie. No to dalej jedzie tam, nie? Na niego. Czy jest sens tu obcinać ten kawałek? Nie będę go obcinał. Ciekawe, czy się później da to zebrać. Przetestujemy, zobaczymy. Tak jest. Nie ma co się tam wychylać za bardzo do przodu. Trzeba zrobić coś trzeba i... A resztę się ogarnie inaczej. Ty, ale nie, no, ej, no właśnie, czekaj, 18 kłód. 18 kłód. A 7 drzew, razy 3, 21. 3 kłody dla mnie zostaną, no dobra. Pasuje. Pasuje, pasuje. Pa. Pa. Tam mu tam suszy tą głowę, ja nie mogę, chłopie. Ty się tak dajesz, babie. Dobra, wszystkie kłody mamy ogarnięte? Nie, jeszcze... Jeszcze tu dwie. Jeszcze dwa drzewka. Pyk. I dobra, ciach. I ciach. Dobra, dobra, jeszcze jedno. Naprawdę? Dobra, mamy chyba wszystko, co? Okej. Okay. W tym miejscu mogę zostawić kłody. Okej, okay, ale czy będę mógł podpiąć to? Jesteś zbyt godny, aby nosić takie ciężkie kłody. No dobra. Okej. Okay. Mówi, że jestem zbyt głodny. Ty, a gdzie jest żarcie od tej ciotki? Czyżbym zostawił gdzieś? Przecież ja miałem całe te.
Kurde. Zjedz jabłko. Teraz mogę wziąć tę kłodę? I don't think it's gonna change. He wouldn't do it himself. No wyrzuć tę kłodę, jak to się wyrzuca? Pyk, 17, dobra. To ja te najmniejsze diemy dam, co? A mogę wszystkie kłody dźwigać? Złap odpowiednio kłodę wymaganej długości. Czyli to jeszcze muszę przeciąć. Złap odpowiednio kłodę. A, w połowie długości mam złapać, dobra. Ale nie. Dobra, dawaj to. W połowie długości trzeba kłody brać, czyli to chyba tak się nie uda, jak ja bym chciał. Właśnie tu mi na drodze stanęło coś. Dobra. Tam nie pitol wierszy, bo dziś nie pierwszy. Jak to nie twój problem? To właśnie twój problem, kobieto. O. 14. Dawaj, wszystkie te kłody wyrzućmy raz, żeby tu pyk. Żeby tu miało ręce i nogi. Naprawmy stodołę i będziemy mieli sprzęt, moi drodzy. Jak już będziemy mieli sprzęt, to już jesteśmy w domu. To już będziemy mogli ciężko pracować i ciężko zarabiać może pieniądze. Może. Nie zaliczyło mi tego, a teraz zaliczyło. Ja bym to z końca gdzieś tam z krzaków powyciągał, o, na przykład tą, nie? To tą popchnę i tu jeszcze jest jedna w krzakach. Jak jestem zbyt zmęczony? Co oni mi tu... Prześpi się, już go usiąść. Ja, dobra, bym usiadł, ale gdzie mam usiąść? Naprawdę. Ty, a ciekawe, czy będę mógł podpiąć to od razu, ten mój traktor. Sprawdźmy to. Może mi się od razu uda podpiąć. Kurde, no nie uda mi się. Kawę jakoś mam? Ale no nie zrobię tego zadania. Naprawdę... To znajdźmy jakieś ognisko. Tu jest kawa. Idźmy po kawę do kawiarni. Tak jest. Strzelimy sobie kawę. Ale ja nie kupię kawy. Ty, ja nie kupię kawy. No nie kupię kawy, bo nie mam pieniędzy. Chyba, że coś sprzedam. Grzybów trochę sprzedam. Jabłek sprzedam. O! Może coś będą chcieli kupić. Gdzie jest ta kawiarnia? Tu jest kawiarnia. Hi, how are you? Jessica, siemanko. Chciałabyś pohandlować coś? Sure. Ja bym chciał kupić kawę. Nie mam pieniędzy. A jabłko chcesz? Kurde, trochę tanie te jabłka. Ale 12 euro muszę mieć, żeby kupić sobie dwie kawy. Dobra. Która jest godzina w ogóle? 16:46. Dobra, trzym się.
wartości odżywcze. O to, że mi się spać nie chce, ale czy ja będę zmęczony? Tu jest Roman. 59. Nie, no kurde, to tak nie zadziała. Ja chcę, muszę odpocząć. Przy ognisku najlepiej, tylko gdzie jest, kurde, ognisko jakieś. Ty, no bo kawę wypiłem, nie? Kawa. Chyba dzisiaj tego nie zrobimy zadania, coś tak czuję. To mnie bardzo mocno martwi. Bym powiedział bardzo mocno, bo niezdolnie, nie będę dał rady. Trochę kurde, trochę zepsułem. Jesteś zbyt zmęczony, by nosić to ciężko. Czekajcie, coś może znajdziemy, jakieś ognisko gdzieś w pobliżu. Albo i nie znajdziemy. Ale mam pomysła. Przesiądźmy się do pikupa. Ja mam ognisko gdzieś tu, nie? Tak jest, my mamy tu ognisko. Gdzieś tu przy chałupie. Przy chałupie nad rzeką gdzieś widziałem to ognisko. Albo i nie przy chałupie. Gdzie ja widziałem to ognisko? Nie, no widziałem to ognisko. No gdzieś tu było to ognisko. Kurde, ale oni mnie oszukują, nie? W domu jest to ognisko? Pokaż mi tu. No dobra. Rozpal ognisko. I... A ja bym chciał usiąść na czymś, i co? 58. To do duszy taki interes, ale... Wiem, gdzie ja byłem. Przyczekajcie. O, może tu na ławce sobie usiądę. Usiąść na ławce, tak. Odpocznijmy trochę. Odpocznijmy. Niech będzie do... Ilu? 80? I 80. No i git malina, moi drodzy, git malina. Mamy 80. Mamy 80. A jak mamy 80, to możemy dźwigać dalej szybko kłody. Jeszcze kawa działa, kawa jeszcze działa, dobra. Dawaj, szybko. A te jadą ostro, ty. Jadą w dyskusję. Nie, nie understand. Dawaj, jadę w dyskusję. Ile jeszcze? 9. Może zdążę. Może zdążę, moi drodzy. Może zdążymy dzisiaj te... zdobyć te nasze magiczne... magiczną przyczepkę. O, coś kłoda się obraca. Jak to może się obracać u mnie w rękach? Dobra, 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 ona tam ma historyjki, ma bajki, kobito, gadasz głupoty. Ojajaj, trzeba było te cienkie kłody im dać, nie? A sobie te grube zostawić. Tak by było najlepiej, bo z grubej kłody więcej desek. Tak mówią. Tak zrobimy, dawaj te cieniasy. Chociaż tutaj to... No nic, jeszcze 6, jeszcze 6. Mam nadzieję, że się nie zmęczę na tyle, żeby nie dokończyć tego zadania, nie? 5. Może jednak nam się uda wykonać magiczne zadanie, dobra.
4. No dawaj, pierwsze z brzegu, nie ma czasu. Chociaż nie, ta cienka jest brzydka. Nie, tu gdzieś była taka cienka brzydka. O, ta cienka brzydka. To sobie weźmiemy. A grubasy sobie zostawimy. Kubek kawy plus 5. Co? Dobra, na razie nie. Na razie nie, bo jeszcze mamy szybkie 3. Dobra, dawaj to. Jeszcze będziemy musieli stodoły znowu naprawić, nie? No nic. Dobra, pyk. Jeszcze dwie, to spoko, patrzcie, 75, to na lejciku mogą sobie to zrobić wcześniej, nie? Nie musiałem tyle czekać, a, ale już teraz wiadomo, że poniżej 60 tam niestety nasz drwal ciężko nie będzie dźwigał. Co to się stało? Aż zawiesiła mi się gra. Patrzcie, co to się stanęło. Naprawdę? No nie mogę nic zrobić, ale jaja. Ta mapa. Spróbujmy tak. Oje, dobra. Nie mogę, bo wiszę w powietrzu. Wysiądź. Ej, no wiszę w powietrzu, no nie wierzę, patrzcie. Ale jaja. Dobra, zróbmy tak szybko, może się naprawi. Dawaj, tu. Zapiszmy. I wczytajmy, może się to naprawi. Brak rodziny. Brak rodziny, brak dzieci. Może się naprawi, no. Ale jaja, no już na koniec zadania się mi zepsuło, nie wierzę. Mam nadzieję, że mi się to naprawi. Bo to tak zawsze działało. A jak nie, to trzeba będzie jednak pedałować od początku te zadanie, no. Dobra, traktor stoi, dobra. Udało się, moi drodzy, udało się. Tylko to w takim razie, któraś z tych płód była. Tu mogę ją złapać. To była ta, no dobra, nie, to... Tej nie mogę złapać, bo jest nieprzecięta, tak? Dobra, czyli wszystko jasne. Trzeba ciąć wszystkie po kolei, nie można se zostawiać tak. Nie można. Chciałem być chytrzejszy jak mądrzejszy, nie pykło. Czyli te kawałki, które zostają za takie długie są, to nie. To jest, można by powiedzieć, odpad. Odpad, moi drodzy. Dobra, mamy. Sprawdź mapę. Napraw stodołę. Dawaj, będziemy naprawiać. Tu chyba dużo nie powinno być naprawy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale mogę być w błędzie i to grubym. To nic, spróbujemy. Raz, pyk, raz. A tu sięgnę. Nie sięgnę. Dobra, z wierzchu. Najpierw ogarnijmy to, co możemy.
mówicie, że dach jeszcze będę musiał naprawić. Na bank. Kurczę. Jeszcze dach. No dobra, trudno. Odwymyślili mnie tu. Miała być szybka, piękna i przyjemna robota, a tu patrzcie, a tu jednak ani jedno, ani drugie, nie? Chociaż może, kto wie. Co, wejść nie mogę? Mieciu! A może nie będzie tak źle, jak myślałem. Naprawimy dach od spodu. A! Taka magia tańca, moi drodzy. Taka magia tańca będzie. Co, naprawimy wszystko od spodu, a co? Ale trafiłem. Jeszcze dużo? Gdzieś? Tylko na... Jeszcze tu. Jeszcze na górze coś na pewno zostało. Łokienko. I... No i co jeszcze mi zostało do naprawy? Tu jeszcze. Jedno, tu jeszcze drugie. Ja, proszę bardzo. Dobra, lecimy do Izaka. Izak, wszystko pięknie, ładnie, ale oddawaj przyczepę. A mogę to zabrać teraz? Nie mogę. Gdzie jest Izak? All right, job done. Tak jest. As promised, the trailer is yours now. Przyczepa jest twoja. No i dziękuję ci, chłopie. Dawaj przyczepę. Przyczepa jest twoja, moi drodzy. Super. Cieszy mnie to niezmiernie. No mogę ją przypiąć? Mogę. Ale oczywiście co? Tamtych płót nie zabierzemy. Nie ma baka. Zobaczcie, tu jest tyle płót do zebrania. Zabieramy. Jeszcze mi tu dwie zostały, tak? Dwie, no dobra. Pyk. 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 I pyk, moi drodzy. No i dobra. Załaduj. I teraz gdzie my mamy jechać, moi drodzy? Gdzie mi to coś pokazuje? Tu mi pokazuje. Dach nad głową. Nagroda. Napraw wszystkie budynki na farmie. Dostanę 20 tysięcy punktów społecznych. Uhuhu. Jesteśmy tu, ale ja bym pojechał tutaj do tego tartaku jednak, wiecie? Zobaczymy, czy zarobimy jakieś pieniądze. Jak ja mam stąd wyjechać? Dostaniemy za te drewno jakieś pieniądze. Może za te drewno dostaniemy pieniądze. Jak dostaniemy pieniądze, to tylko kurde. Nie, ja mam pomysł. 18:24. Traktor fajny, tylko w cholerę głośny, nie? Dobrze, jadę. Teraz tu będę musiał skręcić. A gdzie tu Oliwier był? Tu gdzieś, nie? No nic, ja se dojadę do Oliwiera i tam se coś zobaczę. Dojeżdżamy do Oliwiera, moi drodzy. Pozbieram sobie jeszcze te kłody w takim oto wypadku.
ładny, pusty plac. Już. O. O. O kurde, upuściłem mnie tam, gdzie trzeba. Zbieramy to, bo to tak nie może być, moi drodzy. O, może nie spadnie. Dyk. Ty, ale my tu mamy sporo tego drewna. A już więcej nie wlezie mi na wózek. Tu mogę upuścić, a tu na wózku. Mogę. Tu mi spadnie chyba, co? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Kurde, nie wysiadaj, chłopie. Jesteś zbyt głodny, żeby nosić. No, nie zamierzam nosić, no. To na pewno. Dobra, jeszcze się trzyma. Ale czy ta następna będzie się trzymała? Dawaj. A już wyżej nie mogę. No dobra, no jak wyżej nie mogę, to trudno, nie? Więcej się nie upcha. Szkoda. Nic innego mi nie pozostaje, jak jechać, moi drodzy, tam do zrzutu, nie? Gwiazdkę wyłączmy, bo ona mnie troszkę drażni. Tylko teraz mnie zastanawia jedna rzecz. Wszystko pięknie, ładnie, ale jeżeli tartak jest zepsuty, tartak jest zepsuty, to on mi nie będzie pracował, nie? No wysiadaj, nie mogę? No dobra. Ale jakieś pieniądze powinny za to być, nie? Czy nie? Jak myślicie? Zobaczyć, jak to ten tartak wygląda, czy naprawdę jest mocno zdezelowany. No jest, okropnie. Okropnie, czyli najpierw go trzeba naprawić, kurde, żeby on chyba działał, co? Ale którą mam? 19:48. Coś tu działa, no. Wody jeszcze płyną.
wody jeszcze płyną, to może zdążę naprawić, co? To jeszcze rusztowanie trzeba będzie rozkładać. Uuu, tu będzie dużo roboty, moi drodzy. To nie tak miało być. Ja liczyłem, że to będzie trochę mniej tej pracy. A tu chyba jednak będzie dużo, dużo więcej niż mi się wydawało. No ale spróbujmy, co, chociaż troszeczkę ponaprawiać. Chociaż troszeczkę, jak tu wszystko jest do naprawy, to a on mówi troszeczkę ponaprawiać, nie? O, no właśnie. Chłopie, marzenie ściętej głowy. Marzenie ściętej głowy, on mówi troszeczkę. Pory do soczek. No. Ty, ale on... Czekaj, coś jeszcze jest tu do naprawy? Nie widzę. A, tu na górze coś było. Czyli co? Czyli rusztowanie. Gdzie to rusztowanie, jak to postawi, żeby to miało ręce i nogi? Że można byłoby gdzieś tu wejść. Tu można? Można. Można, dobra. Wejdźmy wyżej na dach. Może się nam to uda jednak zrobić. Nagroda. Psa, fabryka, co? Psa? PSA. Fabryka płyt wiórowych. Kury. Co? O co tu chodzi? Użyć drzemku z silosu do tworzenia płyt wiórowych na sprzedaż. No dobra, no pewnie, że mogę. Dobra, czekajcie, jeszcze? Fabryka płyt wiórowych jest gotowa. Czyli ja źle robię, bo ja nie to co trzeba naprawiłem. To ja powinienem to najpierw naprawić. Ale dobra, zobaczmy, czy tu coś... Coś to zadziała, czy to w ogóle coś pójdzie, czy nie. Dobra, drewno jakieś idzie. Szybko na górę, mietek. O, coś się robi, coś się kroi. Idzie kłoda. Dobra, kłoda idzie tu. Jak tam przejść dookoła, żeby to zobaczyć? Nie da się. Trzeba z środka wejść. Nie, tu. Dobra, patrzcie, pyk. Coś się dzieje. Co dalej z tym idzie? To idzie tam, na drugą stronę teraz. Tam wystrzeliło. Wystrzeliła na drugą stronę. Tu mamy kłody. Patrzcie. To one się tu robią, a później co ja mam zrobić? Dobra, nieważne. Co mam zrobić, nieważne. Dowiemy się rano, moi drodzy. Ja sobie tylko tutaj tego mojego trupka zaparkuję. Bym zawsze trafiał do domu, bo nie będę nim jeździł. Przynajmniej na razie, nie widzę takiej potrzeby. Pyk. Dziękuję, do widzenia. Mamy godzinę 20:16. W międzyczasie może, wiecie co, może ja sobie naprawię sobie dom, albo to, co jest w domu do naprawy. Ale już, żeby was tu nie męczyć, bo to i tak pewnie słabo będzie widać. Bo jak tam... No, tak myślę. Żeby was tu już może nie męczyć, no to... Ach, albo i nie. Kurde, mamy godzinę... O, jaś, ponad godzinę, dobro. Dobra, moi drodzy. To nie wiem, co zrobimy. Albo se dom na razie odpuszczę, albo nie. Może go trochę połatam tutaj.
Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. I cóż, i do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.